Kawaleria. Duma Wojska Polskiego owiana legendą. Słynna historycznymi bitwami i upamiętniona w niezliczonych obrazach. Nie byłoby jej, gdyby nie koń. Niezwykłe zwierzę, tak silnie związane z człowiekiem, tak bardzo mu oddane. Napisał w zaproszeniu na wystawę do Muzeum w Łomży kolekcjoner Wojciech Stanisław Surawski. Końmi interesowałem się od dziecka, powiedział Wojciech Surawski, właściciel kolekcji związanej z kawalerią. Koniem zaraziłem się praktycznie w kołysce. Jako typowe dziecko, pierwsze słowo było mama, drugie słowo było tata, ale trzecie słowo to już było koń. Nie umiałem jeszcze tego eni wymówić, ale na widok konia z słowem ko po prostu wyrywało mnie z wózeczka, tak jak wspominała mama. To były lata 50. W owym czasie jeszcze wkoło było mnóstwo koni, pracowały na roli, pracowały w transporcie. Łomża była miastem praktycznie rolniczym. Centrum zamykało się między polową a rządową, a dalej po prostu były już tylko ogrody, a wzdłuż ulic tylko stały zabudowania. I to wszystko było uprawiane przy pomocy koni. Transport był konny. Wozacy ciągali węgiel, towar końmi. Mieszkałem na Wojska Polskiego w dzieciństwie, więc na Łomżycy była cegielnia. Cały transport, cegły, sunęły całe sznury furmanek wypełnione cegłą. Mieszkałem przy młynie, więc dwa razy w tygodniu był rynek. Dwa razy w tygodniu przyjeżdżali rolnicy z okolic ze zbożem na przemiał. Jako sąsiada miałem pana Tadeusza Bukowskiego, wozaka łomżyńskiego. Tuż obok, po drugiej stronie był sąsiad, ostatni dorożkarz łomżyński, pan Wacław Modzelewski. Tuż za nim, koło niego, była kuźnia pana Leszczyńskiego. Do szkoły chodziło się przez miejskie targowisko. Dzisiaj to jest ulica Kwiatowa. Chodziłem do szkoły numer 7, więc tylko tamtędy była najkrótsza droga. Więc dwa razy w tygodniu można było oglądać i konie, handel koni, dobijanie targów, przeprowadzanie koni, zaglądanie w zęby, sprawdzanie kopyt. Także cały czas wokół mnie był koń. No i kiedy kończyłem szkołę podstawową, no powstał dylemat, co dalej. No i na szczęście w tym wszystkim w Łomży było technikum weterynaryjne. Udało się dostać 5 lat nauki, skończyłem technikum w 73 roku. Mając już bzika końskiego, mocno ugruntowanego, interesowałem się tym, co po tych koniach zostało, po kawalerii, więc jakieś resztki siodeł, jakieś strzemie, mundsztuk, ostroga. Potem to się rozwinęło na broń białą, na jakieś resztki szabel, bagnety. Z czasem przyszło zainteresowanie podkownictwem. Dalej dokumenty jakieś, fotografie, zaświadczenia, dyplomy. Także ten zbiór przez prawie 50 lat rozrastał się, pęczniał i w końcu zrobiło się tego tyle, że można było z tego zrobić wystawę. Pierwszy pomysł na wystawę był 10 lat temu, w 2004 roku, w maju. Ale tak się właśnie złożyło niefortunnie, że akurat wypadła rocznica Monte Cassino i siłą rzeczy konie poszły w odstawkę. Wystawa się odbyła o Monte Cassino, a o koniach na czas jakiś po prostu zapomniano. No i w ubiegłym roku, tak jakoś jesienią, pan dyrektor przy mojej wizycie w tym budynku tak zapytał: panie Wojtku, robimy wystawę o koniach? No oczywiście zapaliłem się, no bo trudno taką ofertę odrzucić. Wojciech Surawski swoje zbiory gromadził przez wiele lat. Najdłużej 15 lat zajęły starania o zdobycie kolekcji końskich podków. To wszystko jest cenne, bo z każdym z tych przedmiotów jest związana zawsze jakaś historia, jakieś emocje. W zasadzie zbieractwo, kolekcjonerstwo to jest tak jak coś, jak myślistwo, łowiectwo. To się, na coś się ciągle poluje, to jest zawsze dreszczyk emocji. Jest to coś po uzyskaniu informacji, czy tego nie ma. Jest coś ciekawego, jak to się mówi, nie można wyrwać, nie można kupić, nie można wymienić. Chodzi za tym, po prostu się na to poluje. No, moje najdłuższe polowanie w cudzysłowie na eksponaty to trwało 16 lat. I 16 lat polowałem na zestaw podków egzaminacyjnych, ortopedycznych, wykonanych jako praca dyplomowa na kursie podkuwaczy w 10 pułku ułanów w Białymstoku. To było moje najdłuższe polowanie. No i dzisiaj z tego właśnie też względu, że to jest taki zbiór bardzo osobliwy i
długo na to polowałem. Stąd właśnie mam do tego zestawu taki największy sentyment. Co do mojego munduru, nie jest to ściśle mundur przedwojenny, to jest taka przeróbka z munduru KBW dostosowana do wzoru munduru 1935 roku. Mam kołnierz obszyty, typowa dekoracja munduru żołnierza przedwojennego. Kołnierz zdobi proporczyk 5. Pułku Łanów Zasławskich, wiśniowy, wiśniowo-chabrowy z białym trójkątem u nasady. Jako ciekawostka tylko powiem, że każdy pułk kawalerii miał odrębny proporczyk i po tych proporczykach pułki się rozpoznawały. Otoki również czapek były w barwach pułkowych, stąd też czasami jak się spotyka stare fotografie kawaleryjskie ułanów, otoki są podkolorowane, bo no, ta więź, te przywiązanie do barw pułkowych było bardzo duże i starano się to właśnie w jakiś sposób to zaznaczyć. Wystawę Na koń – wyposażenie kawalerii polskiej XX wieku w Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży można oglądać do końca października.